Nie, no ja naprawdę, ja nie chcę być złośliwy, ale ta pani przyszła do nas, żeby złożyć zamówienie i ma czkawkę i stoi przed nami, skupiera to zamówienie i czka. I czka i podskakuje. Kurczę, na koniach po plaży. Jeszcze nie widziałem tutaj. Ale czad. Słuchajcie, bardzo biedny ryż. Bardzo jaki? Biedny, bo patrzcie. Marchewka, jajko i ryż. Godzina 20 i od razu perspektywa się zmienia. Jest całkiem inne miasto. Całkiem inna Tajlandia. Jedna łyżka octu, trochę wody. Taki będzie mój dzisiaj start w jedzeniu. I wsypuję to ładnie wszystko tutaj. O, i to mieszam. I jak to mi się ładnie tutaj wymiesza, to sobie po troszkę to piję. W końcu zamiast jajeczniczki będą jajka sadzone z parówkami. Tak jak widać, tutaj czosneczki, tutaj owoce, tutaj octy, tutaj kurkumki. Ale ten statek to tutaj tak wygląda z góry, że po prostu niesamowicie. Ale miejsce. A w ogóle to za chwilę jedziemy do Kamali, także zapraszam, chodźcie z nami. Zatrzymaliśmy się na jakimś takim street foodzie, na jakimś takim małym marketiku w Kamali. Już tu byliśmy parę razy, więc wiemy mniej więcej o co chodzi, ale dużo się zmienia, bardzo dużo się zmienia i za każdym razem jest wszystko inaczej. Po drodze jak jechaliśmy też tyle nowych rzeczy już widzieliśmy. Tu coś odremontowane, tu coś wybudowane, tam coś zmienione, także warto nawet po tych samych miejscach jeździć, bo ciągle jest coś innego. Ciekawe jakie tutaj ceny w tej Kamali, czy coś jest na przykład taniej, czy drożej, ale na przykład było dużo restauracji wcześniej po drodze i na pewno tutaj jest teraz dużo ludzi, bo jest high season, ale póki co restauracje były jeszcze wszystkie puste. Jakie my tu ceny mamy i co w ogóle mamy? Spring rollsy stówka, nie no, green curry stówka, coconut stówka, co? No takie ceny średnie. Średnie. Poniżej stówki nie ma, no to w sumie ryż my jemy za 80 ma, nie? Ale tutaj czas pomału płynie w tej Kamali. O kurczę, jak tutaj czas, jak to od razu czuć, że tutaj ten czas tak pomału płynie. Hello. Światełka takie mają, fajnie wyglądają te światełka. Jak będzie jeszcze ciemniej, to będzie jeszcze bardziej taki klimat robić, bo będzie tylko takie punktowe światło miejscowe, a nie, że takie mocno oświetlone i to będzie tak, taki klimacik będzie fajny. Patrzcie, jak tam na górze ustrojone, takimi trójkącikami wiszącymi. No, kulturka. Bardzo duży odpływ jest, ogólnie bardzo mało wody i tutaj nawet takie łódki to już stoją na mieliźnie normalnie. Z rzeki nie da się wypłynąć, ale tam już właśnie ładny zachód się robi. Ale pięknie to wygląda. No odpływ jest właśnie bardzo duży. Bardzo duży. Czekajcie, puścimy pana. Panią. O, proszę, proszę. Proszę, proszę. No widzisz, a nawet się przejeżdża. No, a skuterkiem się śmiga. O, tu już biznesy zamykają. Idziemy dalej. Ale tam ładnie oświetlona plaża. Patrzcie się, jak ładnie to widać. Nawet jak jest taki duży odpływ. Pan banana wziął na barana, zwija biznes, idzie do domu. A my tymczasem przejdziemy się przez całą Kamala Beach. Pospacerujemy. Piękne klimaty mamy, to trzeba to wykorzystać. A patrzcie jeszcze, jak pięknie wyglądają tam te budynki w górach. To znaczy, bardziej miałem na myśli, że nie te budynki pięknie wyglądają, tylko z tych budynków, jakie piękne są widoki tutaj. Na takie piękne zachody słońca, na piękną plażę. A jak przypłynie więcej wody, to jest jeszcze ładniej. Ale ta plaża jest tak ogromna, że powiem wam, nawet chyba szersza niż w Patong. Nie dość, że tutaj jest tak spokojnie, to dodatkowo ekstra można zrelaksować się jeszcze na wieczornych masażach. O, muzagra, dobra. No to mi się podoba, tu jest dobra imprezka, no. No właśnie tak sobie myślimy o takim głośniku JBL, żeby sobie kupić, żeby sobie słuchać muzyki gdzieś tam przez telefon czy coś w domu. Ej, to już jest ten hotel, w którym myśmy spali kiedyś? Nie, jeszcze chyba następny. Fajny tutaj filmik mamy z takiego hotelu. Ten hotel polecałem właśnie dla rodzin z dziećmi i nawet w komentarzu jakiś tam pan czy pani mi odpisała, że bardzo mi dziękuję za tą rekomendację, bo była i bardzo zadowolona. Kurczę, na koniach po plaży. Jeszcze nie widziałem tutaj. Ale czad. Ale ładne ptaszki do zawieszenia gdzieś sobie, żeby tak sobie ozdobić. Bardzo ładne, bardzo. Kamala to raczej takie miejsce, gdzie można przyjechać do hotelu all inclusive i po prostu siedzieć w tym hotelu, plus plaża oczywiście, która jest bardzo blisko. Też można wtedy coś jeszcze gdzieś pozwiedzać i tak dalej. Ale te hotele są ogromne. One są ogromne, mają ogromne ogrody, baseny i bardzo duże jakieś stołówki, gdzie są mocno przystosowane do tego, żeby przyjechać tutaj na all inclusive, no i z tego po prostu korzystać. Dla leniwych.
A tymczasem kolejny koń nam na horyzoncie przejeżdża. Tak sobie można tutaj spokojnie na plażyczce posiedzieć przy piwku, pochuśtać się na huśtawkach, pospacerować. Kamala bardzo fajna jest, tylko dużo spokojniejsza od Patong. Wiem, dlaczego tamte restauracje na mieście były puste, bo wszyscy ludzie są w restauracjach przy plaży. No proste. Ale tutaj naprawdę serio jest dużo ludzi. Co to jest? Ale myślałem, że to są żółwie, a to kraby. Ja pierniczę, ale się wystraszyłem, że oni tu żółwie jedzą. Bardzo dużo ludzi. Ale takie klimaty też są bardzo fajne, zobaczcie. Tutaj restauracje po jednej, po drugiej krzesełka, stoliki. I sobie człowiek siedzi, słucha muzyczki, pije coś tam, je coś tam. O, tutaj byliśmy, na kurczakach. O, ale zapachniało. O jacie, ale pachnie z grilla. Kurczaczek daje czadu, naprawdę. O, a tutaj lobstery. Idziemy dalej. Kurczę, być może w kamerze tego nie widać, ale w rzeczywistości jest to naprawdę mega klimat i wygląda to czadowo. Na żywo naprawdę ten widok, który teraz widzę, tutaj te palmy, morze, ten taki deptak, który jest taki fajnie zajęty, dużo ludzi, po lewej stronie te wszystkie restauracje na takim podwyższonym piaseczku i w ogóle, no po prostu wygląda to wszystko przepięknie. Słuchajcie, no można zjeść danie tom yum za 380 batów, a można zjeść tom yum za 100 batów. To tom yum na pewno nie będzie 4 razy lepsze niż to, które jemy w Pattaya. Jest tam najsmaczniejsze i kosztuje 100 batów, a tutaj 380. Wow, jakie ceny. Nie no, już nie chciałem tam mówić przy tej restauracji, przy tym panu, który tam stał i patrzył i myślał, czy czekał na mnie, czy coś zamówię, czy nie. No ale słuchajcie, nawet w tak popularnym mieście jak Patong Beach na Phuket, coś gdzie jest po prostu szaleństwo i w ogóle jedno z droższych miast, tam zupy takie są po 100 do 150 batów, a tutaj 380. Przecież to jest nieprawdopodobna przebitka i w ogóle ceny z kosmosu. Nie rozumiem, totalnie nie rozumiem tego, co teraz się wydarzyło. Nie no, ja naprawdę, ja nie chcę być złośliwy, ale ta pani przyszła do nas, żeby złożyć zamówienie i ma czkawkę i stoi przed nami, skupiera to zamówienie i czka. I czka, i podskakuje. No przecież to jest tak było śmieszne. Jak można przyjść do ludzi po zamówienie, żeby sobie zapisać, co chcą zamówić i czkać przed nimi, podskakiwać. Jasny gwint, to chyba tylko w Tajlandii. O, jak szybko pierwsze danie wjechało na nasz stół. Ale na jakim pięknym talerzu. Poczekajmy, no poczekajmy. Nie będziemy tak jeść po kolei. No wygląda bardzo ładnie. O kurde. To, o, jeszcze nawet tam strzelają jakieś petardy. Gdzieś w tle. Tylko wody. Powinna być dobra. Tak? To nie, to dobre. Ja też muszę tylko tą wodę spróbować. Tylko wodę. Po tej wodzie to ja stwierdzam, że to będzie wręcz bardzo podobna do pani z Pattayi. Tylko po tym sosie można stwierdzić, czy papaja salat jest pyszna, czy nie. Ale tu mi wydaje się, że będzie top one tutaj w okolicy. Kurczaki, ale pani dała nam ładne serduszko z ryżu. Ale ten red curry to taki, powiem wam, malutki. No, taki malutki. Dobrze, że nie jesteśmy głodni, ale... No, papaja jest piękny talerz, taka duża. A tu nagle takie red curry przychodzi na takim malutkim talerzyku. Śmiesznie to wygląda. No, ciekawe, jaki będzie twój ryż. Czy będzie pośredni? No chyba tak, ale jakby co, to nam ryżu na pewno zostanie, więc pół serca możemy ci oddać. Słuchajcie, bardzo biedny ryż. Bardzo jaki? Biedny, bo patrzcie, jest marchewka, jajko i ryż. Znaczy ryż i ten, chicken. Nie ma ogóreczków, pomidorka, jacie. Jakiegoś, nie wiem, no. To nie takie... jest... Nieraz coś więcej jest, nie? No. A tutaj taki biedny ryż, ale może dobrze chociaż smakuje, co? No, właśnie dobrze. Dobrze? Mhm. A, no ale właśnie, ale pani może wiedziała, że ty nie lubisz tego zielonego groszku i tam jakichś tych innych kukurydz? Ale trzeba zjeść, żeby nie było wysokie ciśnienie. A. Czy... no właśnie, no tu masz sałaty, to chociaż od sałaty zacznij. Nie nienawidzę sałaty. Dobry ten ryż, powiedz, czy dobry? Dobry, polecasz? Kolor niefajny, bo taki po prostu jest biały. Nie ma smaku, po prostu ryż z mięsem, z jajkiem, z marchewką. Dobra, ja to muszę zaraz spróbować. Tak bardzo ciekawie, jak to spakuje. Dorka, ty już widzę, że zaczęłaś jeść, to jak? Bardzo dobra.
No to już się nie mogę doczekać, kiedy ja zacznę jeść. Skończę z tym nagrywaniem i zacznę w końcu coś robić konkretnego. Dorota podtrzymuje talerz palcem, bo ogólnie stół ma lekki spad i żeby się sos nie wylał, to trzeba ręką talerz podtrzymywać. Ale słuchajcie, jemy to i naprawdę jest przepyszne. Ta restauracja, no papaja i to red curry jest naprawdę, naprawdę zarąbiste. Ta restauracja ląduje w top restauracji w Kamali, zdecydowanie. Pamiętajcie, żeby na koniec tego filmu wysłać dobrą energię w świat, zostawić łapkę w górę, miły komentarz i zasubskrybować kanał. Wróciliśmy do miejsca, z którego ruszyliśmy na podbój Kamali i zobaczcie, teraz na tym targowisku tutaj, na tym markecie, no wszystkie restauracje zapełnione prawie. Kurde, nie byłoby gdzie usiąść. Także widzicie, pora robi różnicę. Godzina 20 i od razu perspektywa się zmienia. Jest całkiem inne miasto, całkiem inna Tajlandia.